Plan finansowy miasta został w środę szeroko omówiony przez prezydenta i radnych podczas ostatniej tegorocznej sesji. Nie jest to budżet idealny, trzeba powiedzieć, bo budżetem idealnym można byłoby nazwać taki budżet, który jest budżetem zrównoważonym, czyli dochody i wydatki są na podobnym poziomie. U nas niestety tak nie dzieje się w przyszłym roku. Założenia tego budżetu są inne. Planowane dochody budżetu są na niższym poziomie niż w ubiegłym roku, ale znacznie niższe są również wydatki. Największe wydatki znalazły się w działach oświata, rodzina, pomoc społeczna i administracja. Na przyszłoroczne inwestycje ratusz zamierza wydać niemal 13% budżetu. To blisko 65 milionów złotych, czyli niemal 2,5-krotnie mniej niż w rekordowym 2019 roku. Wśród wydatków między innymi środki na sfinansowanie budżetu obywatelskiego. Wynik głosowania mocno rozczarował wielu mieszkańców, którzy kibicowali szkole podstawowej numer 10. Podczas sesji prezydent nawiązał do tematu remontu pomieszczeń przynależnych do szkolnej pływalni. Po dyskusjach, po takim, a nie innym głosowaniu nad budżetem obywatelskim na przyszły rok, po dyskusji w moim klubie Łączo Suwałki, na wniosek radnych tego klubu, jak również z poparciem, nie wiem, Koalicja Obywatelska, czy jak się nazywacie, zgłaszam formalny wniosek o korektę zadań inwestycyjnych poprzez zdjęcie kwoty 700 tysięcy w zadaniach inwestycyjnych, kwoty, którą chciałem przeznaczyć na odnowienie elewacji, a w zasadzie na pomalowanie elewacji ratusza, mając świadomość, że w przyszłym roku mamy 300-lecie miasta. Przyjedzie dużo gości. Dobrze, żeby i ten ratusz też wyglądał. Zostawiamy kwotę 800 tysięcy na remont budynku sąsiedniego, pierwszego LO, ale tutaj z racji, że ten temat no, ciągle gdzieś tam od kilku lat był artykułowany i przecież ten wniosek był do budżetu obywatelskiego złożony i też spotkał się z dużym poparciem, rezygnuję z remontu, ale nie do końca, bo zaraz wrócę do tego tematu. I tą kwotę 700 tysięcy chciałbym przeznaczyć na remont zaplecza basenu sportowego w Szkole Podstawowej nr 10 na osiedlu Północ. Z takim zastrzeżeniem, że decyzję ostatecznie o przeznaczeniu tej kwoty podejmiemy wspólnie z udziałem radnych Rady Miejskiej po przedstawieniu mi szerokich informacji dotyczących funkcjonowania basenów w Suwałkach. Szczególnie mam na myśli basen w Szkole Podstawowej nr 10, basen przy Ośrodku Sportu i Rekreacji i może w mniejszym zakresie akwapark, tam tylko informacja jest potrzebna, bo tak zwane obłożenie w Szkole Podstawowej nr 10 jest niesatysfakcjonujące. Bo jeżeli ten basen funkcjonuje połowie roku tylko, ferie teraz mamy świąteczne, nie wiem od kiedy one są, bo już dzieci nie mam w wieku szkolnym, ale pewnie już w tym tygodniu. I dopiero po nowym roku ten basen zafunkcjonuje, jeżeli on jest wyłączony w okresie wakacji, ferii zimowych i tak dalej, a dzieci i młodzież, dzieci może, klas trzecich tej szkoły ma naukę pływania nie w swoim basenie, tylko dowozimy na koszty miasta do akwaparku, to trzeba się mocno nad tym zastanowić. Betlejemskie światełko dostarczone na początku sesji przez suwalskie zuchy mogło ocieplić sesję budżetową, ale tak się nie stało. Plan finansowy został skrytykowany przez opozycję. Budżet to nie tylko wymiar finansowo-rachunkowy. To również pewien depozyt, który mieszkańcy naszego miasta składają, powierzają włodarzowi do zarządu. Budżet jest wspólnym dobrem, jest też częścią dziedzictwa, która ma służyć do pomnażania dobra
do zabezpieczania tego dobra już wytworzonego i do zabezpieczania potrzeb lokalnej społeczności, mieszkańców Suwał. Budżet nie jest własnością zatem włodarza tegoż miasta, jest tylko tym dobrem powierzonym. Jak wygląda sytuacja z tym naszym budżetem? Nasuwa się tu analogia do biblijnej przypowieści o powierzonych talentach srebra. Talentach srebra, które miały zostać oddane w zarząd. Co z tymi naszymi talentami srebra zrobił pan prezydent? Czy je pomnożył? Czy zakopał pod ratuszem? Czy też zostały wchłonięte przez spotęgowaną powódź, niefrasobliwą powódź dużych inwestycji, skumulowanych w jednym czasie? Kasa naszego miasta jest pusta, tam talentów nie widać. Ale do końca, tak jak pan skarbnik mówi, nie jest pusta do końca. Jest tam deficyt. I ten deficyt też wymusza na naszym mieście to, abyśmy zaciągnęli kredyt w wysokości 10 milionów, aby go pokryć. No cóż z zobowiązaniami z poprzednich lat? Kolejny kredyt w wysokości 15 milionów i ta sprawa też w jakiś sposób zostanie przygaszona. Czy mieszkańcy naszego miasta są zadowoleni z zarządzania tym budżetem? Miasto pięknieje, to fakt. Ale fundamenty tej urody kruszeją i ulegają postępującej erozji. Te dobra, te inwestycje z poprzednich lat, z których byliśmy wcześniej tak dumni, dzisiaj są zaniedbane. Szereg tych inwestycji woła o kapitalne remonty, o bieżące naprawy. Niewiele z nich się tego doczeka. Tu pan prezydent obiecał, że zajmie się sprawą pływalni w szkole podstawowej numer 10, gdzie nasze dzieci kształciły umiejętność pływania, gdzie zdobywały pierwsze szlify sportowej rywalizacji. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, ale jest jeszcze pływalnia w Osirze. Są jeszcze zasoby mienia komunalnego, które miały być remontowane, które miały być konserwowane ze środków pochodzących ze sprzedaży tych mieszkań komunalnych. W tym budżecie raczej to się nie bilansuje, więc na pewno ta część tych środków już została skonsumowana. Radny wspomniał też o innych potrzebach. Według jego opinii sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni to złom, a budynki komunalne popadają w ruinę. Stwierdził, że winne zaniedbaniom są dotychczasowe, nadmierne inwestycje miejskie. Pozostaje nam uwierzyć, że ten budżet jest budżetem bezpiecznym. Dlatego, że to jest budżet, w którym dużą część zajmuje minus te 225 milionów, więc ten budżet jest, wydaje się, bezpieczny, bo taki mizerny, taki herlawy nikomu krzywdy nie zrobi, ani fajerwerków z tego też nie będzie. I oczekiwalibyśmy też na to, żeby usłyszeć bicie się w pierś, słowa mea culpa, przepraszam, trochę przesadziliśmy może z tymi inwestycjami, trochę nas poniosło, ale jest wręcz przeciwnie. Słyszymy, zdaje się, słowa biblijnej Ewy, to nie ja, to wąż mnie zwiódł, to jego wina, to nie ja, to rząd PiS-u. Wydaje się, że niedługo może usłyszymy jeszcze słowa piosenki, to nie ja byłam Ewą. No cóż, może na scenie zostanie tylko ten budżet i ciekawe, co pozostanie następcy pana prezydenta, czym będzie dysponował kolejny samorząd, czy to będzie jakiś potencjał, czy to będą talenty srebra, czy może wielomilionowe długi do spłaty. Własne 3 grosze dorzucił również radny Sławomir Sieczkowski. No cóż, no mamy tutaj taką chwilę prawdy, bo jest to budżet, w którym faktycznie kwota dochodów i wydatków są niższe niż do tej pory. Do tej pory widzieliśmy tendencję w ostatnich latach wyraźnie wzrostową. I ten budżet był określany, kiedy prezentował go mediom, jako bezpieczny, kontynuujący rozwój miasta, z poprzednich lat prorozwojowy, stabilny, już nie ma zagrożeń dla sytuacji finansowej miasta. Dzisiaj słyszymy, zresztą szef ugrupowania prezydenckiego, kolega radny Pająk, mówił o tym, że nazwał go nawet próbą łapania równowagi.
co wydaje się bardziej trafne. No i w końcu dzisiaj dowiadujemy się, że w budżecie faktycznie jest ciężko. Ale jak patrzymy na te zadania, które są w budżecie, na to powielanie, to trudno nie odczuć, że jest to budżet trwania. Że brakuje nam takiej konkretnej, systemowej zmiany myślenia o roli samorządu i braku pochylenia się samorządu nad aktywizacją mieszkańców Suwałk. Dzisiaj nie może być miarą rozwoju miasta, chociaż to też istotne, ale miarą rozwoju miasta nie może być ilość asfaltu, betonu, metrów kwadratowych budynków w zestawieniu ze słupkiem środków na inwestycje, dotacją czy pozyskaniem środków unijnych. Uważam, że miarą sensu inwestycji jest ich funkcja społeczna. Powinniśmy określić to po skrupulatnej analizie potrzeb. Zdaniem radnego Sieczkowskiego samorząd winien dokonywać wyłącznie inwestycji niezbędnych społecznie i tanich w utrzymaniu. Zarzucił prezydentowi, że władze miasta nie aktywizują dostatecznie lokalnej społeczności, za mało wydając na działalność stowarzyszeń. Mówił, że miasto pobierając dywidendę ze spółek komunalnych drenuje kasę tych przedsiębiorstw. Inne stanowisko zaprezentował radny Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej. Rok temu debatowaliśmy, omawialiśmy budżet na rok 2019 i wtedy stwierdziliśmy, że jest to budżet innowacyjny, inwestycyjny, na dany rok 2019 bardzo ważny, tak? Bo ponieważ lotnisko, hala arena, Suwałki i inne duże inwestycje drogowe był na ten moment bardzo ważny. Ten budżet na 2020 rok jest zupełnie inny. Można dyskutować, na co wydajemy pieniądze, na jakie inwestycje, tak? Ale co jest najważniejsze? Jakie argumenty przemawiają za tym budżetem? Gdzie to wyszukać? Myślę w wydatkach bieżących. W tym roku na oświatę i wychowanie wydamy 147 milionów. Na rodzinę 104 miliony. Pomoc społeczna 29 milionów. Administracja publiczna 24 miliony. To jest razem 70% wydatków miasta, czyli na te sfery socjalne, tak? Ale to nie wszystko. Zabezpieczenie środków na wdrożenie bonu żłobkowego, tak ważnego dla mieszkańców Suwałk. Podwyżki, nie zapominamy o podwyżkach wynagrodzeń dla ponad 660 pracowników najbliżej zarabiających w kwocie 3 miliony 300 tysięcy, 2 miliony dla 840 pracowników samorządowych, środki na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 2 miliony 500 tysięcy. Dalej, co wchodzi jeszcze w te wydatki socjalne w budżecie? Środki na budżet obywatelski, 2 miliony 600, to jest też 0,5% budżetu. Dotacje na rzecz organizacji pozarządowych, tam też jest dużo potrzebujących ludzi. W kwocie 5 milionów. Rok ubiegłoroczny budżet nazywaliśmy budżetem innowacyjnym, inwestycyjnym. Ten budżet można nazwać budżetem ukierunkowanym na socjal, tak? Gdzie pieniądze idą do ludzi. Dlatego też, panie prezydencie, Koalicja Obywatelska dla Przyjaciół Platforma będzie za budżetem. Dziękuję. Do wypowiedzi radnych odniósł się prezydent. Czy ja talenty zakopałem pod urzędem, czy nie? To rok temu ocenili sami mieszkańcy. Pewnie oni wyrazili trochę inny pogląd w wyborach rok temu. I ja chciałbym tylko powiedzieć, że jestem dumny dzisiaj, że w tym miejscu są Suwałki w rozwoju, w którym się znajdujemy. Ja wiem, że można mówić o niedoborach budżetowych, że można lepiej, racjonalniej i tak dalej. Ale to jest optymum, co udało nam się w tym mieście osiągnąć. Inne samorządy podążają naszą drogą albo zazdroszczą. I tak jest dzisiaj. Ten głos pana posła dopiero też o czymś świadczy. I dzisiaj musimy przeorientować rozwój naszego miasta, bo lada rok i będziemy
mieli w tym mieście wszystko. Będzie to miasto kompletne. Ale oczywiście to wszystko musi kosztować. I będzie, był czas inwestycji, a teraz przychodzi czas utrzymania tego wszystkiego na właściwym poziomie. I Rada Miejska, i Prezydent, my powinniśmy to zabezpieczyć i racjonalizować wydatki tam, gdzie jest to możliwe. I dziękuję za poparcie w zakresie tworzenia Centrum Usług Wspólnych. Mam nadzieję, że zafunkcjonuje ta nowa jednostka od 1 stycznia przyszłego roku, ale zaproponuję Państwu kolejne rozwiązanie i to już niedaleko. I liczę również na twórczą dyskusję i na poparcie tego kolejnego mojego rozwiązania, a nie tylko krytykę dla krytyki, bo z takiej postawy nic nie osiągniemy, nic nie wynika. I teraz, Szanowni Państwo, mówicie Państwo deficyt budżetowy, dług i tak dalej. Z drugiej strony sami proponujecie wydatki nad racjonalizacją tych wydatków, warto się zastanowić. To albo my chcemy więcej wydawać, albo my chcemy racjonalizować wydatki, oszczędzać, ograniczać deficyt budżetowy. A Państwo składają zestawienia tutaj do mnie. Co jeszcze w mieście trzeba zrobić? To nic odkrywczego. Ja też bym chciał to zrobić, ale po prostu nas nie stać. I umówmy się, jeżeli proponujecie, to powiedzcie, skąd pieniądze mam wziąć. To ja wtedy zrobię to. Ja wtedy to wykonam. Było moim celem, marzeniem, żeby był piękny obiekt kultury i jest aquapark, arena i w końcu to zrobiliśmy. I to mamy w Suwałkach. Mamy piękne stadiony, utrzymanie tego kosztuje. I jeszcze tej infrastruktury, o której wspominałem. Poprawić infrastrukturę mieszkaniową, inwestować właśnie w rewitalizację, remonty tych mieszkań. To przed nami to jest. I teraz odnośnie, Szanowni Państwo, zarzutu, że my środki, które założyliśmy ze zbycia mieszkań, a przypomnę Państwu, że to Rada Miejska niejednokrotnie prosiła mnie, wnioskowała radni, że trzeba odblokować tą sprzedaż mieszkań. I zrobiliśmy to. No niektórzy mówili, że wyprzedajemy majątek, że wyzbywamy się majątku, ale ja odpowiedziałem w ten sposób. Ten majątek i tak należy do mieszkańców. I tak my tych mieszkań nigdy nie odzyskamy. To jeżeli oni chcą kupić i nam za to zapłacić, to dlaczego mamy dalej utrzymywać taki stan? A buduje się w tej chwili w Suwałkach tak dużo mieszkań, że jeżeli ktoś pracuje, a pracy jest dużo, to może to swoje M osiągnąć. A jeżeli nie w tej formie od dewelopera, to chociaż tutaj przyjmując ofertę ZBM TBS, który buduje od najemcy do właściciela, bo nie ma zdolności kredytowej i to zdolność kredytową ma ZBM i wtedy właśnie ten mieszkaniec jest uwolniony od starania się bezpośrednio zaciągania kredytu bankowego. I Szanowni Państwo, rzeczywiście mieszkania sprzedajemy, ale te pieniądze nie rozpływają się. Nie marnujemy tych środków finansowych. Bo na przykład, czy nie będziemy remontowali w przyszłym roku tych kamienic zabytkowych? Będziemy. A kto zabezpieczy środki finansowe? A miasto. A skąd ma miasto mieć środki finansowe? Właśnie między innymi te 1 093 000 z środków, które pochodzą ze sprzedaży tych mieszkań. Czy chcemy remontować budynek pokoszarowy przy ulicy Synyńskiej 22? Chcemy. Mamy dokumentację. I będziemy wnioskowali o środki finansowe na ten cel w przyszłym roku. A wiecie Państwo, jakie są założenia tego remontu? 8,5 miliona, stary kosztorys, sprzed roku. Może i 10 będzie. A skąd my weźmiemy środki finansowe na udział własny? A to właśnie z tego. Te remonty są czynione każdego roku. Mam tutaj dane z lat 2014-2019, że środki finansowe na pokrycie kosztów remontów budynka wspólnot mieszkaniowych w części stanowiącej własność miasta gminy wyniosły
7 100 000. Sprzedawaliśmy wtedy mieszkania? Nie. Skąd one pochodziły? Z budżetu, z naszego budżetu. Kolejna sprawa, żeby zabezpieczyć środki w ramach właśnie funduszu remontowego w wspólnotach, tam gdzie jesteśmy, 1 200 000 każdego roku. Taka kwota jest nam potrzebna, żeby na ten fundusz remontowy właśnie wpłacić należne środki. I tak dalej, i tak dalej. Również, jak Państwo widzicie, chcemy dbać o jakość powietrza w centrum miasta. Są wykonywane inwestycje dotyczące zmiany sposobu ogrzewania naszych budynków. I tam są potrzebne środki finansowe, tam są potrzebne pieniądze. I one właśnie będą brały się z tych sprzedanych mieszkań. Już ja abstrahuję, czy to będzie w jednym roku, czy będzie przesunięcie o rok, dwa, trzy. Ale to są środki, które na ten cel na pewno pójdą. Kwestie dotyczące też odbierania dochodów ze spółek w postaci dywidendy i przeznaczenia na środki do budżetu, na dochody budżetu naszego miasta. Spółki komunalne stanowią majątek wszystkich mieszkańców, majątek komunalny, nas wszystkich. To jeżeli te spółki, a jak widzieliśmy, ceny usług świadczonych przez nasze spółki są bardzo atrakcyjne, wygenerują jeszcze jakiś zysk, to tym zyskiem dobrze, żeby podzielić się poprzez budżet miasta ze wszystkimi mieszkańcami. Te spółki teraz inwestują, mocno inwestują, ale muszą sobie w tych trudnych czasach poradzić. I mówiłem, był czas, kiedy ta dywidenda zasilała w jakiejś części dochody naszego miasta. Teraz, jeszcze jak 1,5 miliona płynie w przyszłym roku, prawdopodobnie będzie koniec. Do zarzutów radnych odniósł się również główny architekt suwalskiego budżetu, skarbnik miasta. Pan przewodniczący, pan Sławomir Sieczkowski, odnieśli się do projektu budżetu w sposób merytoryczny. Dziękuję za uwagi. Jednocześnie, panie przewodniczący, pana diagnoza była wręcz śmiertelna. Określenie, że ten projekt budżetu porasta rak, wiadomo, że rak kojarzy nam się ze śmiercią. Myślę, że nie należy straszyć naszych mieszkańców, że sytuacja finansowa naszego miasta jest aż tak zła, że nie ma przed nami praktycznie przyszłości. Ja sądzę, że ta przyszłość jest, ona jest trudniejsza niż dotychczas, ale nie wyłącznie z naszej winy i nie chcę tu nikogo obciążać. Z długiem można żyć, jak pokazuje obraz finansowy naszego państwa. Ten dług przekroczył już 1 000 000 000 zł i dajemy sobie z tym radę. Myślę, że dzięki różnym mechanizmom finansowym suwalski samorząd również sobie z tym poradzi. Myślę również, że sytuacja gospodarcza będzie polepszać się, a nie pogarszać, a to wpłynie na kondycję finansową naszego miasta. Panie Sławomirze, jeśli tak mogę, bardzo dziękuję za diagnozę. Jest pan specjalistą od finansów publicznych, bardzo pana cenię. Natomiast pan występuje jak gdyby w podwójnej roli tutaj, jako radny, przedstawiciel miasta i jako urzędnik samorządowy, który zajmuje się... Nie, proszę pana, pan tu występuje ze swego doświadczenia, a ja zaraz powiem dlaczego. W podwójnej roli. Jako skarbnik. Nie, jako radny. Nie, pan diagnozę stawia jako radny. To pan tu jest skarbnikiem. To pan diagnozę stawia jako radny, ale ja mówię, że pan występuje w dwóch osobach, bo ma pan doświadczenie skarbnika i chcę panu życzyć, żeby tą diagnozę, którą zastosował pan do budżetu miasta Suwałk, spełnił pan w Augustowie. Żeby budżet, który pan przygotował, był budżetem przynajmniej zrównoważonym, niedeficytowym. Żeby nie trzeba było rolować długu, czy zaciągać kredytu na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Żeby przeznaczał pan środki, czy samorząd przeznaczał środki na NGOsy w wysokości przynajmniej takiej jak w Suwałkach, żeby nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka bieżąca,
wynosiła więcej niż 3%. I tego serdecznie panu życzę. Ostatecznie za przyjęciem budżetu zagłosowało 14 radnych. Przeciwko był cały klub PiS, 7 radnych. Wstrzymała się 2 radnych reprezentujących ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk.